Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchom Galilei, brat jego Filip tetrarchom Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchom Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wydawałoby się, drodzy bracia i siostry, że dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się jak lekcja historii. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara. Jest mowa o Poncjuszu Piłacie, jest mowa o Herodzie, o jego bracie Filipie, o Lizaniaszu, jest mowa o Annaszu i Kajfaszu. Myślę, że te imiona są nam choć troszkę znane, chociażby z faktu, że Pan Jezus w swoich ostatnich godzinach spotka tych ludzi. Annasza Kajfasza będzie, wiemy, jest nawet powiedzenie od Annasza do Kajfasza. Także wszystkie te imiona po coś się pojawiły w Ewangelii. Otóż ta mała lekcja historii o Poncjuszu Piłacie, o Cezarze, ona jest nam po to dana, abyśmy sobie uświadomili, że Ewangelia to nie bajka. Ewangelia to nie jakieś legendy, jakaś mitologia, jakieś historie. Ale Ewangelia wydarzyła się naprawdę. Podobnie jak naprawdę żyli ci wszyscy wymienieni ludzie. Przecież mamy kroniki o Cezarze, o Piłacie. I Annasz i Kajfasz, wszystko to postaci, które naprawdę żyły. Jest to punkt wyjścia do tego, aby uznać i przyjąć, że wszystko, co jest opisane w Ewangelii, jest historyczne. To nie jest historia wyssana z palca. To się naprawdę wydarzyło w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. Wydarzyło się wszystko, bo Bóg tak chciał. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Tak pisze święty Paweł. I to również nie jest pobożna historia z chociażby pięknych witraży, ale fakt. Po cóż nam takie, kochani, historyczne wprowadzenie do Ewangelii? Żebyś uznał i przyjął, że to, co Kościół głosi, to, co Biblia głosi, to jest historia naszego życia. Prawdziwy Jezus przyszedł do prawdziwych ludzi. Naprawdę narodził się w stajence. Przyszedł, aby dzielić nasze życie. I tu, kochani, zaprasza nas ta święta liturgia dziś, w drugą niedzielę Adwentu, abyśmy przeskoczyli z tego historycznego spojrzenia na nasze życie. Otóż kolejna historyczna postać, Jan Chrzciciel, pojawia się, nazywając siebie samego, głosem wołającym na pustyni. I cóż ten głos mówi?
Jan Chrzciciel jest postacią bardzo adwentową, bo właśnie teraz ten głos szczególnie przemawia. Cóż ten głos mówi do ciebie i do mnie? Przygotuj drogę Panu. Przygotuj drogę. Skoro powiedzieliśmy sobie tydzień temu, że adwent z języka łacińskiego oznacza przychodzenie, przyjście, nadejście, a więc Pan przyjdzie. I kochani, przyjdzie czasami w momencie, którym się nie spodziewamy. Udałem się wczoraj na Boston na jubileusz 25-lecia ślubów wieczystych ojca Michała Sochy. Jak wiecie, moim ulubionym środkiem transportu jest kolej, a zatem poszedłem na stację w Bridgeport, wsiadłem do pociągu do Boston i jedziemy. Przyszedł konduktor, sprawdził bilet, powiedział hello, father. Jedziemy dalej. Mijamy New Haven, mijamy New London, wjeżdżamy do Rhode Island. Pociąg wjeżdża na stację w Providence. Proszę, zwróćmy uwagę na znaczenie słowa Providence. Upatrzność. Pociąg wjeżdża na stację, zatrzymuje się. To nie był pierwszy raz, kiedy jechałem tą trasą, więc nam bardzo dobrze. W Providence wjeżdża pociąg pod taki nowoczesny, piękny gmach, cinema. Ludzie sobie przyjechali pewnie do cinema, widać parkingi, więc dużo samochodów, taki parkhouse. Tak sobie pomyślałem, popatrz, sobota pewnie, na zakupach są. I nagle pociąg wjeżdża na stację Providence, Rhode Island. Zatrzymuje się i trochę długo stoi. Troszkę patrzę na zegarek, bo w Boston mam tylko 40 minut, żeby się z South Station przedostać do naszej parafii, a msza się rozpocznie o 12. Pociąg stoi, mówię, mój Boże. A jeszcze się tak schwaliłem, że jadę pociągiem, będę punktualnie, że to wygodnie, fajnie, przyjemnie i na czas. I nagle wpada konduktor, ten sam człowiek, który sprawdzał mi bilet jeszcze tu w Bridgeport i mówi, sir, we might need your help. Możemy potrzebować twojej pomocy. Tam w ostatnim wagonie kobieta umiera. I rzeczywiście, w ostatnim wagonie starsza pani dostała zawału serca. Piękna posługa tego konduktora, że sprowadził kapłana, udało się udzielić jej ostatniego namaszczenia. Pociąg wyjechał z Providence. Ludzie tak samo się bawili, pewnie poszli na zakupy. Pewnie przyjechali do tego wielkiego parkhouse, który jest nad stacją. A jednak dla tej osoby z Washington, która zmierzała, by odwiedzić swoją siostrę w Boston, Pan zawołał ją w Providence, w Rhode Island, do siebie. Kochani, nigdy nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie. Adwent to nie tylko kolejna zapalana świeca, piękny nastrój i pachnące choinki. Adwent to również znak dla mnie i dla ciebie. Myślę, że dla pasażerów w pociągu Washington do Boston wczoraj o 8:18 z Bridgeport. Bardzo konkretny znak. Wiadomość rozeszła się jak błyskawica po całym pociągu. Ktoś umarł. Czy znajdzie nas Pan przygotowanymi? W tej perspektywie, moi drodzy, głos wołającego na pustyni, przygotuj drogę dla Pana, staje się jakby ważnym, jakże ważnym wołaniem. Nie tylko kup ładną choinkę, nie tylko zatroszcz się o prezenty, ale zatroszcz się o swoje serce. O to, żeby Bóg, który przychodzi, a przyjdzie, tak samo jak wiemy, wszyscy wiemy, że 24 grudnia będzie Wigilia. O tym wszyscy wiemy. Tak samo Bóg przyjdzie na końcu czasów, a nie wiemy, kiedy koniec naszego czasu przyjdzie. Dlatego, moi drodzy,
czy to Providence, Rhode Island, czy Bridgeport, Connecticut, czy jakiekolwiek inne miejsce, kochani, gdzie jesteście teraz i modlicie się z nami, i tam Pan przyjdzie. Adwent jest czasem oczekiwania na Boga. Prostujmy ścieżki dla Niego. Dzieci, które zapytałem dziś na mszy dziecięcej, co to znaczy, powiedziały: nie krzyczmy na siebie. Módlmy się więcej. Posprzątajmy nasze serce. Pomóżmy komuś. Uśmiechnijmy się. Zróbmy coś dobrego. Dzieci, te nasze mali parafianie, powiedzieli nam, jak można prostować ścieżki. Moi kochani, każdy z nas wie, które ścieżki są do wyprostowania, która dolina do wypełnienia, która góra, który pagórek do zrównania, a która droga mojego życia jest wyjątkowo kręta. To jest ten czas, moi najmilsi, aby prostować te ścieżki, pozwolić Bogu działać w moim życiu. Niech Najświętsza Maryja Panna, Pani Adwentowa, Matka naszego Pana, Jezusa Chrystusa, wyprasza nam wszelkie potrzebne łaski, których tak bardzo potrzebujemy. Bo mój i Twój Adwent już się rozpoczął. Dzwon wzywa nas do modlitwy. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowi. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie. Racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.